Ej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! 2 kilo fistechu było na użytek własny! Ej, ty, klawisz! Chociaż mnie przenieście! Nie chcę siedzieć z politycznymi. Od polityki można sparszywieć. Jestem porządnym złodziejem. Wypuśćcie mnie! Morda w kubeł! Siemko, nie drzyj się. Chcesz mnie zabić? Złodziej pracować mi nie daje. No właśnie, złodziej. Ja z politycznymi siedzieć muszę. To skandal! Morda w kubeł, mówię! Nie drzyj się, bo jak mamę kocha, mnie zdzierżę i przypieprzę w ten naćpany pysk. Pięknie, kurwa. Pięknie. Coś ci się nie podoba, siwy? Co jest? Chcesz zatańczyć w zimniaka? No już, podnoś łapy. Siemko, otwórz celę. Boimy się? Jesteśmy miętcy jak cieplutkie masełko? Dawaj, siwy, pokaż, co potrafisz. Cofnij się. Co jest, kurwa? Mieliśmy się bić. Magister, wynoś się stąd. Jesteś wolny. Nasze drogi znowu się krzyżują. Cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie. Jeszcze się spotkamy. Zapewniam cię. Popełniacie błąd. To morderca. Nie rozumiesz podstawowych zasad rządzących światem. To ty jesteś genetycznie zmodyfikowanym mordercą, dla którego w nowoczesnym społeczeństwie nie ma miejsca. Ale tym problemem zajmiemy się później. Żegnam. Nie mogę się doczekać. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Tamten w kącie twierdzi, że zatłucze króliszka gołymi pięściami. Który to? Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić króliszka. Bułka z masłem. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę, zatłuc jaszczura i będę wolny. Zaczynajmy. Czarownicy. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z króliszkiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanałów. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Dobrze. Jeszcze jedno. Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nieuszkodzoną. Zobaczymy, co da się zrobić. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia. Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się o nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady.
Ich dowódca to prawdziwa szycha, ma te, no, koncesje. Chyba koneksje. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ta. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. Co ty tu... A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu Płonącej Róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Chcesz zabić Kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza Płonącej Róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża Wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory, z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla Wiedźminów. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu Wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, a lśniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Dzięki, ale muszę odmówić. Pracuję sam. Jak wolisz. Tylko nie zdziw się, widząc martwe ścierwo Kuroliszka. Do zobaczenia. Widzę, że mnie uprzedziłeś. No, Kuroliszek rozpłatany, jak się patrzy. Jestem Wiedźminem. Zabijam potwory od dziecka. Nie zapomnij tylko o swoim trofeum. Vincent wyznaczył nagrodę za głowę Kuroliszka. No cóż, chyba posłucham twojej rady. Wiesz może, jak wydostać się z kanałów? Tak się składa, że wiem. Weź głowę Kuroliszka i chodź za mną. Prowadź. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Starzy znajomi? Powiedzmy. Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z Kuroliszkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów.
Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w Wyzimie. Wyzima klasztorna. Tanie dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza Salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Szpital Lebiodus. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara Wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Geralt, miło cię znów spotkać. Co ty tutaj robisz? Widzisz, nie popisałem się z Kuroliszkiem. Ty zarąbałeś bestię. Przecież nie mogłem się chwalić cudzymi dokonaniami. To i muszę teraz swoje odstać. Przykro mi. Nic nie szkodzi. Taka prosta służba uczy pokory i wytrzymałości. A przy okazji ty na tym zyskasz. Gdyby tu byli zwykli strażnicy, pewnie by cię nie wpuścili. A ja cię znam i wiem, że masz immunitet na choroby. To prawda, zaraza się mnie nie ima. Dzięki, Zygfryd. Bywaj. W kanałach panuje mrok, w którym człowiek jest bezradny jak dziecko. Zygfryd byłby łatwym celem dla Kuroliszka i tylko bym nie spowalniał. Światło jego pochodni zwabiło utopca. Mogłem spokojnie zapolować. Wiedźmin pracuje sam. Warta przed szpitalem to lepsze niż śmierć w ciemnościach od ostrego jak brzytwa dzioba. Poza tym uczy pokory i wytrzymałości. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. Mianowicie? Nie wolno ci opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, Wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Chyba muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, Wiedźminie? Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. A jutro może podam ci jajca Javeda na tacy. Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle. Oto 400 orenów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Zajmujecie się też potworami? Tak. Płacę każdemu, kto zabije groźnego potwora. Ale tylko, jeśli przyniesie dowody. Za jakie mogę dostać nagrodę? Aktualnie mam pieniądze za Kuroliszka, który zaląkł się w kanałach, i drapieżną roślinę mordującą ludzi na bagnach. No. Udało ci się zabić Kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę Kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No, Wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Ach, cholernie mocny. Mocny? Nie twoja sprawa. Nie moja. Dlaczego magister wyszedł na wolność? Ten z Salamandry ma możnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie, Wiedźminie. Mam brać przykład ze Straży Miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Nie pozwalaj sobie. Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie. Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldich. Nie do namierzenia.
I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Masz katar? Co ty wiesz o życiu? Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że Fistech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak, dokładnie tam, Siemko. Zabawne. Jak będziesz chciał kupić Fistech od Kolmana w Misiu Kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Mam kilka pytań. Pytaj. Salamandra musiała zaleźć Foltestowi za skórę, skoro wyznaczył nagrodę za głowę magistra. To nie królewskie złoto, ale prywatna inicjatywa. Ciekawe. Płaci również za brosze zebrane z ciał bandytów. Kim jest tajemniczy dobroczyńca? Nie mogę powiedzieć. Ale pośrednik sponsora wieczorami przesiaduje w karczmie. Gość lubi se wypić. Sprawdzę to. Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivii. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kudringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Mamy rachunki do wyrównania. A, podobnie jak ja. Moje zwierzenia kosztują 100 orenów. Oto pieniądze. Teraz powiedz, co wiesz o szefie salamandry. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnice, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. Wiedźmina coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta.
Mam kilka pytań. Pytaj. Wiesz coś o tym więźniu z Salamandry? Nawet jeśli, to czemu miałbym ci mówić? Kapitan urwałby mi łeb. Może dasz się jakoś przekonać? Może. Biały proszek nam pomoże. Nie pogardzę dobrym fistechem. Powiesz mi coś o tym więźniu z Salamandry? Kiedy... Ja prawie nic nie wiem. Na zdrowie. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. Dzięki. Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowaliście wiedźmiński miecz. O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. Po prawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Paser rozmawiał z Vincentem przed zejściem do kanałów. Podejrzany. To nie był zbieg okoliczności. Gdzie znajdę tego talara? Zaznaczę ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamę. Powinieneś z tym skończyć. Może. Ale na pewno nie dzisiaj, Wiedźminie. Jestem paserem. Sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. Skąd masz rzeczy Berengara? Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Coleman. Słyszałeś o Salamandrze? Jebane gady, słyszałem, ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co, kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co cię z nimi łączy. Nic, kurwa, nie wiem. Robisz interesy z Salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z Wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Wierzę ci. Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki. Także przed Salamandrą. Tak, jasne. Odpalam cieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Nie mam teraz czasu, bywaj. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Przejdzie nam umrzeć wszystko. Spać mi się chce. Nie ma nadziei. Nie zbliżać się do więźnia! Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein, on... No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci,
Nasłał ich baranina. Ty sikin, synu! Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javed mógł go zastraszyć. Lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wycharczyć jedno słowo. Kalkstein. To może mieć sens. Kalkstein jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przestępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powęszę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem miej baczenie na Kalksteina. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksteina. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z baraniną, ale nie przesadź. To gwałtowny gość. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Przepraszam, zamyśliłem się. Chciałeś mi dać zlecenie. Wiedźminie, masz szansę mi pomóc w dokończeniu dzieła mojego życia. Na bagnach przy Starej Wyzimie, ukryta w lesie, stoi tajemnicza wieża. Znam tę bajkę. Na najwyższym piętrze królewna, niżej smok. Dziękuję, nie skorzystam. Nie przerywaj mi, proszę. Tej opowieści trzeba wysłuchać w skupieniu. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Żadnych księżniczek, żadnych smoków. Gdzie tu zlecenie dla Wiedźmina? Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. W skrócie rodzi potwory. Dokładnie. Chcę zbadać to źródło, Wiedźminie, i napisać o tym rozprawę naukową, która z pewnością rozsławi moje imię. Posiądę tajemnice maga ukryte we wieży przez lata. Niestety wieża została zamknięta. Płacę okrągłe 1000 orenów za dostęp do niej. Ładna sumka. Coś mi jednak mówi, że zadanie jest trudniejsze niż się zdaje. Zobaczę, co się da zrobić. Gdyby było łatwe, nie zatrudniałbym Wiedźmina. I to za taką sumę. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W legendach, opowieściach starych ludzi oraz mieszkańców Bagien, ale przede wszystkim w księgach. Na wiedzy zapisanej najbardziej można polegać. Masz na myśli jakieś konkretne tytuły? No cóż, nie obejdziemy się bez Bram Tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Wiem o jednym egzemplarzu Bram Tajemnicy, który posiadał jakiś krasnolud. Druga księga, notabene autorstwa anonimowego gnoma, zaginęła dawno temu. Trudno będzie ją znaleźć. Przy okazji przetestujesz mój najnowszy wynalazek. Kryształ sprzężony z miejscami mocy i moją pracownią umożliwi ci teleportację, czyli rozbicie tej istoty na miliardy malutkich cząsteczek, które podróżując poza krzywą czasoprzestrzeni... Przeniesie mnie w całości do twojej pracowni, tak? Taką mam nadzieję. Wprawdzie istnieje prawdopodobieństwo błędu, ale znikome. Nienawidzę tych szpiczastouchy.
duchych, odkąd mi córkę... O co chodzi? Trzeba wam czego? Szukam informacji o wieży na bagnach. Masz może jakieś księgi traktujące o tym? Pomyślmy. Tak, w słynnym dziele Bramy Tajemnicy, Alvaro, znajduje się ustęp o różnych magicznych wieżach. A o tej konkretnej? Tak, zdaje mi się, że opisuje tam historię wieży na bagnach. W takim razie chciałbym nabyć tę księgę. Niestety nie mam jej. Od lat staram się odkupić ten foliał od Golana Vivaldiego, ale to uparty krasnolud. Spróbuj, może tobie się uda. Wiesz coś jeszcze? Tak mi coś chodziło po głowie i właśnie sobie przypomniałem. Była jeszcze druga księga o tej wieży. Zamieniam się w słuch. Ein Sofaur, gnomi traktat alchemiczny, praktycznie nie do zdobycia. Słyszałem kiedyś, że pewien pustelnik mieszkający na bagnach coś o niej wie, ale to nic pewnego. Dziękuję za radę. Czego? Witaj, krasnoludzie. Od razu krasnoludzie, od pierwszego słowa segregacja rasowa. Jak mam się do ciebie zwracać? Jesteś taki jak wszyscy, jak to całe cholerne miasto. Wyzima. Wszystko dla ludzi, nic dla nas. Nie jestem mieszkańcem Wyzimy ani człowiekiem. Kim w takim razie jesteś? Jestem wiedźminem. Mutantem. A, to przepraszam. Sądziłem, że jednym z tych wyzimskich sukinsynów. Nazywam się Golan Vivaldi. Mój szacowny kuzyn z Nowigradu, Wimę Vivaldi, miał okazję poznać Wiedźmina. Ponoć zajmował się windykacją. Jestem Geralt. Miło cię poznać. Nie zajmuję się długami. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Masz może Bramę Tajemnicy? Mam. To resztki mojej kolekcji. Niechętnie się ich pozbędę. Nalegam. Znasz zasadę popytu i podaży? Podaj cenę. Cholerna niewidzialna ręka rynku. Niech ci będzie. Przepraszam, zamyśliłem się. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Zebrałem nowe informacje o wieży. No mów, szybko! Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 pozostałych. Tak! W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko. To będzie przełom. Obalę teorię zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu. Zniszczę ich! Zniszczę! Zmiażdżę! Kalkstein, opanuj się. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi, rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. I już jesteś trupem. Thank you.
ci, Geralt. Uratowałeś mi skórę. Nakryli mnie. Wiedzieli, że jestem na ich tropie. Kto? Co się stało? Salamandra. Byłem o krok od poznania tajemnicy. Mówię ci, Biały Wilku, jeden nieduży krok. Spokojnie, Raymondzie. Jesteś już bezpieczny. Nie. Jestem śledzony w dzień i w nocy. Muszę zmylić Salamandrę. Co zatem robimy? Ja zajmę się zmyleniem tropów. Ty przepytaj nowych podejrzanych. Kogo? Masz. Weź te notatki. Zapisałem w nich wszystkie najważniejsze tropy i podejrzanych. A ty? Co zamierzasz? Depczą mi po piętach. Muszę zniknąć. Odciągnę ich uwagę. Musisz sobie poradzić z tym śledztwem. Znajdę cię, Biały Wilku. Kto to? Spokojnie, to tylko Wiedźmin. Tylko? Geralt, witaj! Co tu się stało? Ubili Colmana, tego dealera. Akcja pokazowa. Wybili szybę i wpakowali mu 3 bełty w brzuch. Użyli rozpryskowych grotów hawekarskiej specjalności. Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie skurwysyny mają odwagę handlować tym paskudstwem. Za to idzie się na tortury. Kto go zabił? Wiewiórki, psia mać. Teraz ludzie będą mówić, jaki to dobry człowiek był, jak pomagał staruszkom. Czuję, że znowu jakiś pogrom się szykuje. Urządzili sobie gówniarze przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego Colman? Jakiś elfim łokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz Białą Śmiercią. Sprzedawał fistech młodym nieludziom. Po promocyjnych cenach, taka jego mać. Wiesz, jak to uzależnia. Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta. Czują się mocni, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią. Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować. Osobiście podejrzewam Harena Broga. Co za czasy. Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch, wychodzi plecami w 3 miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem. Rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili, okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito Colmana. Muszę unikać podobnych sytuacji, zachować neutralność, nie mieszać się. Czego chcesz, odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu. Wystarczy, że krzyknę, zanim zdążysz policzyć do 3, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. Zanim policzysz do 3, będziesz trupem. No proszę, wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Gardzę takimi jak ty. Pogarda, wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z tobą do pogadania o salamandrze. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzili jednego z moich chłopaków w bezpieczne miejsce. Nie mam dowodów, więc załóżmy, że na razie zostawię cię w spokoju. Wielkie dzięki. Pozwolisz, że nie padnę na kolana. Ale gdybyś przypadkiem znalazł tego Javeda, zgłoś się do mnie. To samo się tyczy jego podwładnych. Znajdziesz kogoś, kto pracuje dla tych gnojów, to daj mi znać. Też sobie z nim pogadam. Przychodzę od Talara. Znalazłem u niego rzeczy kogoś, kogo szukam. Co to ma wspólnego ze mną? To były rzeczy Wiedźmina. Jakie zdobyliście? Znaleźliśmy. Twój koleżka pakował się w niebezpieczne sytuacje. Wdawał się w interesy z ludźmi ze znakami salamandry. A potem ślad po nim zaginął. Popytaj ludzi na bagnach.
Tam znaleziono te fanty. Witaj, nie uwierzysz, co się stało. Co takiego? Nie tak prędko. Pamiętaj, że pracuję za pieniądze. Mam koszty. Ile jestem ci dłużny? 200 orenów. Koszty śledztwa wzrosły dwukrotnie. Nie jestem prorokiem Lebiodą, żeby żyć o korzonkach i wodzie źródlanej. Podobnie moi informatorzy. Gwarantuję ci, że to tylko niezbędne wydatki. Mam dla ciebie 200 orenów. Świetnie. Dowiedziałem się, że po ataku na szpital więźnia przeniesiono gdzie indziej. To niedobrze. Owszem, tym bardziej, że nic już z niego nie wydusimy. Dziś w nocy odszedł z tego świata. Jak to się stało? Cóż, nie był w najlepszej formie, więc nikogo to pewnie nie zdziwiło. Ja jednak mam przeczucie, że ktoś mu pomógł przenieść się na drugą stronę. Dokładnie. Znacie się z Shani, prawda? Poproszę o przeprowadzenie sekcji zwłok. To powinno wyjaśnić przyczynę śmierci. No tak. Mnie też śledzisz. Taka praca. Geralt, udało ci się wydostać z więzienia. Nie było łatwo, ale się udało. Słyszałam co nieco o twoich ekscesach. Rzeczywiście miałem trochę roboty. Widzę, że pracujesz w szpitalu. Walczę z zarazą. Nie mam za dużo czasu na pogawędki. Gdzie możemy porozmawiać dłużej? Wynajmuję stację w północnej części miasta. Zajrzyj do mnie wieczorem. Dobrze. Geralt, musimy pogadać. Jasne, słucham. W szpitalu była jakaś awantura, padły trupy. Mam wrażenie, że jesteś w to zamieszany. Geralt, wytłumacz się. Chciałem przesłuchać więźnia. Niestety pogawędkę przerwało wejście kilku zbirów, których ciała potem znalazł stróż. Wiedz, że nie podoba mi się to. Mimo wszystko coś ci powiem. Przypadkiem słyszałam, że więźnia przenieśli w jakieś bezpieczne miejsce. Może to ci pomoże. Dziękuję, Shani, za wyrozumiałość i pomoc. Zawsze do usług. Muszę wykonać sekcję zwłok. Cicho. Nie możemy tutaj nawet o tym rozmawiać. Ostatnio ludzie źle patrzą na takie rzeczy. Fanatyzm zawsze jest wrogiem nauki. To konieczne. Gdzie możemy porozmawiać? Przyjdź wieczorem do mnie na stację. Co za czasy! Nadchodzi kres! To, że tacy jak ty po ziemi chodzą, to jawny tego dowód! Ty tylko się nie obrażaj, to nic osobistego. Do Shani przyszedłem. Białe zimno nadchodzi i czuję to w kościach. Ale co ty o tym możesz wiedzieć, smarkaczu? Nie wiesz, jak to jest, gdy nie ma się czym rozgrzać na starość. Na górę, królewicu! Zapraszam na górę! Geralt, trafiłeś do mnie w końcu. Ano, trafiłem. Ale jak udało ci się ominąć tę starą jędzę? Mówisz o tej miłej, starszej pani z parteru? Nie zgrywaj się. Ta stara żyć mi nie daje. Dziewczyny w twoim wieku powinny już dawno cerować skarpetki dobremu mężowi. Zapewne ona też tak uważa. Ale przynajmniej mało płacisz. To prawda. Przynajmniej czynsz malutki. A lekarzom jak zwykle płacą w Temerii tyle, że większość już wybyła za granicę. Ty zostałaś. Ktoś musiał. Tak czy inaczej. Tak? Mam sprawę. Tak? Potrzebuję twojej pomocy w sekcji zwłok pewnego osobnika. Sekcji? Od kiedy zajmujesz się takimi sprawami? Muszę się dowiedzieć, jak zginął. Prowadzę śledztwo w sprawie Salamandry. Dobrze. Pamiętaj tylko, że nie jestem koronerem. Ty musisz zinterpretować to, co zobaczymy. Im lepiej się przygotujesz, tym więcej się dowiesz. Spotkajmy się wieczorem. Tymczasem pokręć się po mieście i zdobądź jak najwięcej poszlak. Jasne. Powęszę. Musisz też przekonać grabarza, żeby ci wydał ciało. Powodzenia w zbieraniu poszlak i do wieczora. Spotkamy się w szpitalu. Masz jakiś pomysł, gdzie mogę się dowiedzieć czegoś, co pomoże mi w przeprowadzeniu sekcji? Zapytaj Vincenta Mice'a. Może powie ci coś interesującego. Ale najlepszym źródłem wiedzy jest słowo pisane. Poszukaj książek o anatomii i patologii. Do zobaczenia. O, klient. Jaka ma być? Sosnowa, dębowa? Może jakiś cieszący oko kurhanik albo cała krypta? No niech spojrzę. Z pięć łokci trzeba liczyć na szerokość. Ale o co chodzi? No jak to? A po co się przychodzi do grabarza? Chyba nie po to, żeby kupić mleko. Toć pytam, kogo chowasz, wymiary jakie. Nie martw się, drogo nie wezmę. Nie chcę żadnej trumny.
przyszedłem po co innego. A nie widzisz, że mam robotę? A poza tym, nie chcesz trumny? Każdemu się kiedyś przyda. Lepiej pomyśleć zawczasu. Mów, o co ci idzie. Niedawno zmarł więzień. Jest już na cmentarzu? Nic o tym nie wiem. Ale mogę ci dać kogoś innego. Mam kilka naprawdę ciekawych zgonów. Chodzi mi o konkretne zwłoki. Bez łaski. Wybredny się znalazł. Jak się zdecydujesz, czego chcesz, to zapraszam. Oglądanie zwłok to sztuka. Pozornie przeciętne zgony mogą cię zaskoczyć. Zawsze warto szukać głębiej. Ale kogo to obchodzi? Mógłbyś udostępnić mi ciało więźnia do sekcji? Za butelkę dobrej krasnoludzkiej gorzałki? Nie ma to jak niezły trunek. Do rzeczy. Jak będzie z więźniem? A gdzie dostarczyć to ciało? Do szpitala. Będzie tam wieczorem. Bywaj. Jesteś wreszcie. Gotów do rozpoczęcia sekcji? Tak, zaczynajmy już. Zaczynam sekcję. Rasa, człowiek, płeć, mężczyzna, obrażenia, ciało, uszkodzone w znacznym stopniu, stopień dehydracji tkanek... Daruj sobie ten żargon, Shani. Nie jesteśmy w auli uniwersyteckiej, to kameralna sekcja. Jak chcesz. Zmarł wczoraj i jest rozszarpany na kawałki. Możliwe, żeby załatwił go wilkołak? Do tej pory już by się zmienił w lykantropa. Racja. Geralt, nie musisz mnie sprawdzać, jestem profesjonalistką. Przejdźmy dalej. Czy człowiek mógł zadać takie rany? Musiałby rozewrzeć szczękę na dwie stopy. Nie, to niemożliwe. Wyssany szpik kostny. To trupojady. To bardzo prawdopodobne. Od kiedy rozprzestrzeniła się zaraza, na cmentarzu ich pełno. Czyli rozszarpały go po śmierci. Najbardziej oczywiste rany nie są przyczyną zgonu. Nie sądzę. W ciele występuje również szereg ran kłutych, zadanych ostrzem o szerokości dwóch palców. Jak myślisz? Co to znaczy? Nic. Każdy może kupić broń i pociachać kogoś w ten sposób. Zewnętrzne objawy to nie wszystko. Popatrz, jakie ma napięte mięśnie karku i dłoni. Skąd wiesz, kiedy umarł? Normalnie ustalam to po objawach stężenia pośmiertnego i odwodnieniu tkanek, ale tym razem coś jest nie tak. Stężenie utrzymuje się za długo. Jak to mówią, dociekliwość to podstawa udanej sekcji. Możemy podrążyć temat? Zbadajmy jeszcze organy wewnętrzne. Objawy nie są zwyczajne i myślę, że przyczyna śmierci również była niezwykła. Te rany są zbyt ewidentne. Czuję w tym coś więcej. Trucizna? Jeśli tak, to jakaś rzadka. Może wręcz dekokt alchemiczny. Kalkstein? Sprawdzę wątrobę. Strzał w dziesiątkę. Całkiem marska, ślady bardzo silnej trucizny. Śmierdzi alchemią na mile. Da się to jakoś potwierdzić? Tak, alchemiczne trucizny powodują pewne charakterystyczne zmiany. Więc ich poszukajmy. Zajrzyjmy do jamy ustnej Denata. Jak widać, język został brutalnie wycięty. Sprawca nie usunął jednak całej zaczernionej tkanki. Zaczernionej? Tak. Trucizna spowodowała martwicę języka, więc sprawca go usunął. Czyli mamy pewność. Zabójcą jest uzdolniony alchemik. Ale kiepski chirurg. Kalkstein. Starał się zrzucić winę na bandytów, ale nie przewidział profesjonalnej sekcji. Dzięki, Shani. Mam dowody, których potrzebowałem. Tak? Mam wyniki sekcji. Słucham. To na pewno był Kalkstein. Skąd wiesz? Miał marską wątrobę. Rany kłute były nieudolną próbą zakamuflowania prawdziwej wersji wydarzeń. Czyli trucizna. Ale skąd wiesz, że to Kalkstein? Zmiany gałek ocznych. Typowe dla trucizn alchemicznych. Ktoś odrobił pracę domową. Ano. Dobrze. Przyjdź później, muszę przeanalizować informacje. Jesteś wreszcie. Ano, jestem.
Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Jestem gotów zająć się Baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. Czego chcesz, biały wilku? Rozgryzłem Salamandrę. Chcesz posłuchać? Słucham. Pracujesz dla Azara. Masz szczęście. Trafiłeś na mój dobry dzień. Nie zabiję cię. A teraz zjeżdżaj, zanim cię wyniosą. To ciebie wyniosą. Nogami do przodu. Przegiąłeś, mutancie. Chłopaki, ubić to ścierwo! Żegnaj się ze światem! Zabiłem Baraninę. Świetnie. To powinno przetrącić kręgosłup tej organizacji. Nie znalazłem przy nim żadnych dowodów. Zupełnie nic. To potwierdza podejrzenia, że był siłą uderzeniową, zbrojnym ramieniem Javeda. Wiele moich dowodów wskazuje na Kalksteina. Teraz mamy pewność, że to alchemik. Widzę, że masz gotowy plan. Tak. Zwabimy go w pułapkę. Wiem, że interesuje się sprawą wieży na bagnach. Spróbujmy to wykorzystać. Porozmawiaj z nim. Na pewno połknie haczyk. Ja będę na ciebie czekał przy wieży. Geralt, zbliżamy się do końca naszych poszukiwań. Rozwiązanie jest w zasięgu ręki. Podziel się więc szczegółami swojego planu. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży, albo częścią klucza. Tylko zadbaj o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Usługi przewoźnicze w najlepszych cenach. Dokąd możesz mnie zawieźć? Transportuję ludzi z Wyzimy na bagna i z powrotem. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Zdecydowałeś się już? Tak. Płyńmy na bagna. Kim jesteś? Wiedźminem. Wiedźminem? Proszę, proszę, a myślałem, że stary Leo Bonhart wszystkich zarąbał. Bonhart? Nie słyszałem. Już nie usłyszysz, gryzie ziemię. Wszyscy w tym fachu prędzej czy później trafiamy na lepszego. W tym fachu? Jestem łowcą głów. Jaką masz do mnie sprawę? Kim był ten Bonhart? Stary Leo był legendą. Widziałem, jak pracuje. Wiesz, Wiedźminie, w pewnym sensie był do was podobny. Zabijał bez gniewu, smutku, bez żadnych emocji. Tak jak ty zabijasz, bo ja wiem, kulawego utopca. Był najlepszy, wysoki, chudy i te oczy. Jedno spojrzenie tych rybich, pustych oczu wystarczało, żeby złamać człowieka. Był magiem? Nie. Był normalnym człowiekiem. To znaczy fizycznie. Zabił nawet kilku wiedźminów. Takich, co to się wieśniakom narazili. Na nic się zdały te wasze magiczne sztuczki i wiedźmiński refleks. Ale nie żyje, jak mówisz. Trafiła kosa na kamień. Tak. Uważaj na siebie, wiedźminie. Hej, wnusiu!
Nie jestem twoim wnusiem, dziadku. Trafnie odgadłeś moje imię. Nie mówią do mnie inaczej niż dziadek. Na mnie mówią różnie. Głównie Geralt i parszywy odmieniec. Ludzie lubią przesadzać. Nie widzę, żebyś był oparszywiały. Tylko mi się tu nie obrażaj. Nie obrażam się. A co do parchów, jeszcze jedna wędrówka przez to cholerne bagno i sam nie wiem, jak będzie. Tak? Za robotą się rozglądam. Patrzę, widzę miecze. Już ja wiem, jakiej ty roboty szukasz. A może pomógłbyś mi dojść do kapliczki na modły? Stary już jestem i nie potrafię chwacko oganiać się kosturem przed potworami. Myślałem raczej o robocie, na której można zarobić. Ale co mi tam, zaprowadzę cię do kapliczki. No, jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci, wnusiu. Nie jestem twoim wnusiem. A ja nawet cię lubię. Jeżeli kiedyś będziesz miał ochotę, wpadnij. Pokażę ci moje książki, dam herbaty i gulaszu. Wnusiu, jesteś wiedźminem, prawda? Niedawno spotkałem na bagnach wiedźmina, ale nie był taki uprzejmy. Spotkałeś wiedźmina? Co możesz o nim powiedzieć? A tobie, wnusiu, chętnie opowiem. Łaził tu, kręcił się, wypytywał i wyglądał za przeproszeniem, jakby się nie mógł wypróżnić od tygodnia. Pewnie zła dieta. Nie interesują mnie jego problemy żołądkowe. Wiem, ale powiem ci, wnusiu, że on się bał. Kręcił się najwięcej koło dołów, gdzie ci głupcy z wioski ryją w glinie jak jakieś krety. Nic więcej nie wiem. Dzięki, dziadku. A tak, to właśnie mój dom. Czy to, co widzę na stole, to ludzka czaszka i mózg? Tak. Mięso? Tak. Talerze i kubek? Tak, jestem ludożercą. Ale zanim zareagujesz emocjonalnie, spróbuj wysłuchać moich racji. Nie wiem, jakie racje może mieć kanibal. Blado wyglądasz, może coś zjesz? Dlaczego jesz ludzkie mięso? Bo lubię. Smakuje trochę jak kurczak. Jest bardziej pożywne. Kilogram ludzkiego mięsa to w przybliżeniu odpowiednik... Daruj sobie. Sam zapytałeś. Pragnę tylko zaznaczyć, że narzuciłem sobie pewne zasady. Na przykład nie jem dzieci. Podziwu godna zasadniczość. Nie ma co ironizować. Od czasu do czasu wrzucę na ruszcik druida, ceglarza albo drwala. Bardzo cenię sobie mięso elfów. Jest aromatyczne i jakby z natury nasycone przyprawami. A krasnoludy? O, łykowate i żylaste. Tak naprawdę próbowałem tylko raz i nie jestem do końca pewien, czy to rzeczywiście był krasnolud. Z zażenowaniem przyznaję, że stoczyłem o niego walkę z utopcem i trudno było jednoznacznie zidentyfikować krwawy ochłap, który przypadł mi w udziale. Wystarczy. Wedle życzenia, już milczę. Nie zasługujesz, żeby żyć. A tak się składa, że ja zawodowo tępię potwory. Wolnego, zabić możesz mnie zawsze, ale bardziej użyteczny będę żywy. Posiadam rozległą wiedzę i znam to bagno jak własną kieszeń. Z pewnością pomogę ci jeszcze w niejednej sprawie. Akurat w to uwierzę. Wystarczy, że wyjdę i uciekniesz. Za stary już jestem na ucieczkę po kolejnej wpadce. Nie próbuję cię oszukać. Fakty są takie, że przybyłeś na bagna z ważną misją. Założę się, że jej powodzenie jest ważniejsze niż zabicie starego potwora. Przekonasz się, że znam odpowiedzi na wiele pytań. No dobrze. Możesz jeszcze pożyć. Bardzo dobry wybór. Jako dowód dobrej woli zdradzę ci przepis na eliksir. To się może przydać. Ha, podróżny z daleka. Siwy, a nie stary. Niepokonany, lecz naznaczony bliznami, utracił.
a teraz poszukuję. Jak mam się do ciebie zwracać, dobra kobieto? Jestem Waska, starsza wioski. Geralt, Wiedźmin, miło mi. Czym się zajmują mieszkańcy osady? My, ludzie prości. Jedyne, co potrafimy, to wydobywać glinę i wypalać cegły. Jesteście ceglarzami? Nie widzę, żeby ktoś pracował. Złe czasy dla nas nastały, ale powiedz, nieznajomy, czym zajmują się Wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. Chcesz o coś zapytać, Białowłosy? Był tu wcześniej inny Wiedźmin, Berengar? O, był. O różne rzeczy pytał, o te nuty, alchemię i koło wieży maga się kręcił. Pewnie go ten alchemik Kalkstein tu wysłał. Potem znaleźliśmy jego sprzęty w dole z gliną, całe zakrwawione. Nic więcej nie wiemy. Dziękuję, Waska. Białowłosy, tam były ślady walki i to nie z potworami. To ludzie go dopadli. Źli ludzie z suchych krain, ogniste jaszczurki. Nie daj się dopaść, bo będę cię potrzebować żywego. Może porozmawiamy. Alchemik z Wyzimy, Kalkstein, twierdzi, że wiesz coś o magu zwierzy i strażniku. Dawno, dawno temu na bagnach mieszkał potężny czarownik. Szukał odosobnienia, a za jedynego towarzysza miał ucznia. Tak było do czasu, kiedy w jego życiu pojawiła się kobieta. Zaczyna się jak bajka. Ale kończy się inaczej, bo to zła kobieta była. Mag na własne nieszczęście zakochał się. Spełniał każde jej życzenie, ale ona wykorzystywała potęgę czarodzieja. Kim była? To nieważne. Słucham, mów dalej. Ślepa miłość doprowadziła czarownika do upadku. Wywołał siły, nad którymi nie potrafił zapanować. Zginął, a wieża zamieniła się w ruinę. Świetna historia, ale chciałem posłuchać o strażniku. Kochanka maga była obdarzona mocą. Potrafiła wieszczyć i czarownik wykonał dla niej talię niezwykłych kart Tarota. Kierując się wskazówkami kobiety, na każdej karcie zilustrował wydarzenie z przeszłości. I? Siedziby maga strzegły golemy, pracujące bez zmęczenia kolosy z gliny. Niektóre oszczędzone przez czas można zobaczyć na cmentarzysku, gdzie pozbawione ożywiającej siły i spłukiwane przez deszcze trwają w bezruchu. Jeden z nich jest strażnikiem? Tak. Najpotężniejszy z golemów był odźwiernym i strażnikiem czarodzieja. Jedna z kart Tarota, wieża, pokazuje sposób, w jaki zostanie obudzony. Wtedy wieża otworzy się na nowo. Mam tę kartę. Weź ją, mnie nie jest już potrzebna. Przepraszam, zamyśliłem się. Jeśli chodzi o wieżę... Tak. Rozmawiałem z Waską na bagnach. Dzięki niej znalazłem kartę wieża, która opisuje, w jaki sposób strażnik zostanie obudzony. Pokaż tę kartę. Co ciekawe. Alegoria, ale czytelna. Wyraźne wskazówki. Widzisz, Wiedźminie, wiele zależy od interpretacji, ale wydaje mi się, że wiem, o co chodzi. Alchemikowi łatwo zrozumieć innego alchemika. Oświeć mnie. Strażnik obudzi się w ściśle określonych okolicznościach. Primo, musi to się odbyć w sąsiedztwie wieży. Ten warunek jest spełniony. Sekundo, do obudzenia golema potrzebny będzie odgromnik. Odgromnik? Rysunek na karcie przedstawia człowieka w koronie, co może być aluzją do króla Hermana Szalonego. Nie słyszałem o Hermanie Szalonym.
Herman miał w zwyczaju wychodzić na wieżę w czasie burzy i wyzywać bogów od bękartów. Nieprzyjazne mu stronnictwo dokonało przewrotu pałacowego przez odpięcie odgromnika. Pouczająca historia, ale o co chodzi z tym odgromnikiem? Będziesz potrzebował urządzenia, które ściąga pioruny. Mówiąc wprost, solidnego pręta z metalu. Dobry kowal powinien go wykonać za umiarkowaną opłatą. I co dalej? Na koniec najważniejsze. Będzie również potrzebna burza. Przyznam, że jestem w kropce. Nie mam pojęcia, jak skłonić do współpracy matkę naturę. Postaram się coś wymyślić. Gdy wszystkie warunki będą spełnione, powinieneś udać się do strażnika i doczepić do niego odgromnik. Energia pioruna ożywi golema. I co dalej? Nie mam pojęcia. Wierzę, że sobie poradzisz. Jak już rozprawisz się z golemem, będziesz mógł sporządzić bardzo rzadki eliksir, wykorzystując jego serce. Oto receptura. Zobaczymy. No, patrzcie, patrzcie. Ludź do nieludzia przyszedł. Zgaduję, że czegoś potrzebujesz. Nie do końca ludź. Zgaduję, że możesz mieć coś, czego potrzebuję. Malcolm Stein, kowal. Po prawdzie to lepszego zaopatrzenia nie znajdziesz w tej dziurze zwanej wyzimą. Ładna kuźnia. Pewnie jesteś z niej dumny. Pewno, że ładna. Teraz to już tylko ładna może być, odkąd mi połowę sprzętu zrabowali. Złodzieje? Najgorsi ze wszystkich. Urzędnicy handlarzeni. Przyładowali mi podatek za prowadzenie nieludzkiego interesu i handel nieludzkimi wyrobami. Jak mam, kurwa, się mać wykuwać ludzkie sprzęty, skoro jestem krasnoludem? Dziwnym zbiegiem okoliczności ten człeczyna z zakonu ma od niedawna nowe kowadła, mahakamskie, bardzo do moich podobne. Można coś u ciebie kupić? Zoltan mówił o tobie wiele dobrego, więc możemy ubić interes. Jeśli chcesz coś kupić, pogadaj z moim uczniem. Ja zajmuję się przekuwaniem broni i zamówieniami specjalnymi. Potrafiłbyś zrobić dla mnie odgromnik? Długi, metalowy... Wiem, co to odgromnik. W Mahakamie używaliśmy piorunochronów, w czasach, kiedy wy, ludzie, modliliście się do burzy. Zresztą do dzisiaj nie wiecie nic o piorunochronach. Dasz radę wykonać dla mnie piorunochron? Próbujesz mnie obrazić, czy po prostu gadasz dla samego gadania? Zrobię go za 50 orenów. Zgoda. Przyjdź później. Przyszedłem po piorunochron. Już gotowy. Jest twój za 50 orenów. Proszę, 50 orenów. Tak jak się umawialiśmy. Słucham cię, biały wilku. Gwynblade. Gwynblade? Co to znaczy? Biały wilk. Znasz mnie? Nigdy cię nie spotkałam, ale słyszałam o tobie. Zapewne wiesz o mnie więcej niż ja sam. Straciłem pamięć i nie znam swojej przeszłości. Może to lepiej. Są osoby i wydarzenia, o których lepiej nie pamiętać. Niemniej jednak współczuję ci. Możesz mi jakoś pomóc? Ja? Skądże? Nie znam się na leczeniu. Może moje siostry z Brokilonu mogłyby ci pomóc, ale Brokilon leży daleko stąd. Co tutaj robisz? To tajemnica. Mogę tylko zdradzić, że przy okazji z przyjemnością odwiedzam ten gaj pełen pięknych i starych drzew. Opowiedz mi o driadach. Naszym domem jest Brokilon, naszą panią Eitne. Żyjemy w zgodzie z lasem. Nikt nie potrafi poruszać się w gęstwinie lepiej niż my. Nikt też nie zna tak wielu leśnych sekretów. Jesteście szczęśliwe? Pod tym względem nie różnimy się od ludzi. Mamy swoje radości i smutki, chociaż nadchodzi nasz zmierzch. Wojna z ludźmi trwa, jest nas coraz mniej, a granice Brokilonu się kurczą. Opowiedz mi o Brokilonie. Brokilon to niedostępna dla człowieka puszcza. Ojczyzna driad. Królowie ościennych krain pragną zagarnąć las dla siebie. Dlatego na granicach wciąż trwają walki między ludźmi i driadami. Kto wygrywa w tej wojnie? Nasze łuczniczki są niezrównane, ale pomyśl chwilę, Wiedźminie, i sam sobie odpowiedz na swoje pytanie. Myślisz, że długo możemy się opierać brutalnej i bezmyślnej sile, która uczyniła z ludzi władców świata?
Dlaczego nie dogadacie się jakoś z ludźmi? Bo z wami nie można się dogadać. Każde ustępstwo traktujecie jako przejaw słabości, a każdy akt dobrej woli uważacie za podstęp. Nigdy nie zaakceptujecie naszej inności. Nigdy. Słucham cię, wędrowcze. Czy to nie wiwerny? Wiwerny w rzeczy samej. To niesamowite. Mogę spytać, jak udało się je ujarzmić? Oswoić, wiedźminie, oswoić. Ciężką pracą oczywiście. Z każdym zwierzęciem można się dogadać. Gwarantuję ci, że nie są naćpane i nie mają podciętych skrzydeł. Zresztą sam zobacz. Nie było wypadków? Poza jednym idiotą, który próbował umyć wiwernie zęby, nie mieliśmy żadnych problemów. Pojmuję. Chcesz spytać o coś jeszcze? Skoro jesteście druidami, to umiecie panować nad siłami natury, to prawda? Nieprawda. Nie rozkazujemy naturze. Raczej stosujemy się do jej nakazów i żyjemy w narzuconym przez nią rytmie. Niemniej jednak potraficie poskramiać zwierzęta. I na przykład wywoływać burzę? Nie. To znaczy tak, ale niczego nikomu nie narzucamy. Jakby to powiedzieć... Powiem krótko. Potrzebna mi burza. Potężna nawałnica z błyskawicami. Potrafisz ją wywołać? Potrafię, ale jak już mówiłem... Oczywiście zapłacę. Niech to będzie dobrowolna składka na walkę z dewastacją środowiska, zagrożone gatunki i łapówki dla królewskich gajowych. 500 orenów. Uczciwych, nieoberżniętych. To za dużo. Wszystko drożeje, a żyć trzeba, jak mawiała znajoma czarodziejka. Zgoda. Niech będzie 500. Przyjdź, kiedy będziesz gotowy. Oto 500 orenów. Czekam na moją burzę. Taka burza to nie w kij pierdział. Nie jestem jakimś cholernym magiem, który obraża siły natury, próbując ujarzmić burzę przy pomocy swoich śmiesznych postumentów. Jakich postumentów? Na cmentarzysku golemów znajdują się 3 postumenty. Może je aktywować każdy, kto liznął odrobinę magii. Czysta lekkomyślność. Służą do przywoływania piorunów. Znam się trochę na magii. Mógłbym użyć postumentów do obudzenia golema? Na szczęście ten nienaturalny stwór stoi poza zasięgiem postumentów. Tego by jeszcze brakowało. Eksperymenty z siłami natury mogą się skończyć jedynie nieszczęściem. Jak można aktywować postumenty? Już cię korci. Wystarczy ich dotknąć z intencją przyzwania burzy. Na twoim miejscu nie robiłbym tego, bo wystarczy odrobina nieuwagi i możesz zginąć od pioruna. Będę uważał. Wiedźminie, domyślam się, co zamierzasz. Na twoim miejscu dobrze bym się przygotował. Nałykał się tych waszych eliksirów, będą ci potrzebne. Wiedźmin bez eliksirów to jakby pół wiedźmina, druidzie. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzy?
Tak, pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalkstein nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Jesteś podekscytowany? Raczej zniecierpliwiony. Mamy skarb zwierzy i co teraz? Jak zwabimy tu Javeda? On już tu jest. Widzę tylko ciebie. Rzekłeś. Detektyw deptał mi po piętach. Ty mu zaufałeś. Zabiłem go i korzystając z iluzji, podszyłem się pod niego. Upiekłem dwie pieczenie na jednym ogniu. Wykorzystałem cię do otwarcia wieży. Już nie jesteś mi potrzebny. Mój panie, z uchami jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ tą błazę nadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Świetna walka, ale wzywają nas obowiązki w dzielnicy handlowej. Terror i chaos, wbrew obiegowej opinii, nie szerzą się same. Jad zerikańskich skorpionów. Nawet organizm mutanta nie poradzi sobie z tą trucizną. Zbyt wiele błędów, Wiedźminie. Pozdrów w zaświatach swojego młodego kompana. A teraz baw się dobrze, zdychając. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Javedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność.